Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym projekcie Damka, w zasadzie ostatnim w tym roku. Nie wiem, czy ten film pojawi się już na koniec tego roku, czy na początku przyszłego. W każdym razie jest to już ostatnie Damko, ostatnie zużyte produkty właśnie w tym roku. Także pokażę Wam zaraz. Tak dokładałam tych rzeczy i zapomniałam już trochę, co tutaj jest, więc przypomnę sobie chętnie, co zużyłam i zobaczę, ile tego może tutaj jest, bo wydaje mi się, że no, nie ma tego dużo, ale pewnie potem i tak filmy wychodzą długie, więc przejdę od razu do rzeczy. Chociaż widzę, że są tutaj rzeczy, które już kiedyś pokazywałam, opowiadałam, więc dużo Wam o nich nie powiem. Odżywka do włosów z Dove Intensive Repair Conditioner i ten jest po prostu Intensive Repair i on jest do włosów zniszczonych. Ja bardzo lubię te produkty, one się u mnie sprawdzają, uwielbiam te odżywki, uwielbiam generalnie filmy Dove. Dlatego, że wszystkie rzeczy, wszystkie po prostu produkty do ciała, do włosów się u mnie sprawdzają. Ja naprawdę je bardzo lubię, także polecam Wam. Fajna odżywka, ładnie pachnie, ładnie nawilża włosy. Z rzeczy może do włosów Wam tutaj pokażę. Aha, szampon Biowax Kawiar. Złoty algi i kawior. I on ma tutaj nawilżenie, czyli nie ma nawilżać włosy. To opakowanie jest takie, tak jak widzicie, trochę już no, takie krzywe. Nie da się go wyprostować, ale produkt jest zużyty. Rewelacyjny szampon. Naprawdę jestem zaskoczona, dlatego że bałam się tego nawilżenia. Bałam się, że tak nawilżeni włosy, że rano się obudzę i będą tłuste. Nic takiego nie było. Super oczyszcza włosy, bardzo ładnie pozostawia je właśnie takie sypkie, czyste, ale one są właśnie trochę nawilżone, ale nie przetłuszczone, że czuć, że te włosy są takie wiecie, no nie są przesuszone, to nie jest tak jak po takim szamponie, który po prostu mega je oczyszcza. Bardzo fajne, bardzo lubiłam ten szampon, dodatkowo bardzo ładnie pachniał. Może nie tak jak odżywka, ale jednak też czuć ten zapach. I kolejny szampon to jest właśnie ten CC Matte. I to jest Silk Damaged and Dry Hair, no niby do zniszczonych i suchych włosów. Ten szampon również jest takim bardziej szamponem nawilżającym, ale one obydwa sprawdziły się rewelacyjnie i mogę je po prostu porównać, bo bardzo ładnie zostawiają włosy, potem czyste, takie fajne, sypkie, ale trochę nawilżone, że te włosy nie są takie przesuszone, nie są takie, wiecie, sianowate. Ja bardzo lubiłam obydwa te produkty, z czego ten po prostu ładnie pachniał. Znaczy mi się bardziej podobało, ale ten też nie jest zły, bardzo fajny i jestem jeszcze zaskoczona do tego, że te produkty są mega wydajne. Ja używam je na zmianę, raz ten, a czasami jak mi się chciało, to używam dwa razy z rzędu tego i uczę się też trochę inaczej używać szamponu, bo kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, po prostu używałam ich naraz chyba z 10 i który mi się podobał, to po prostu taki brałam, a teraz mam dwa i po prostu używam sobie na zmianę, albo jeżeli jakiś się sprawdza, to po prostu używam nawet 2 czy 3 dni pod rząd i też naprawdę jest fajnie. Rewelacyjne szampony, ja bardzo polecam i pewnie jak będą jeszcze na jakieś promocje, to kiedyś się skuszę, dlatego że one są stosunkowo drogie, ale jak znajdziemy jakąś właśnie fajną promocję w Superfarmie, to można je znaleźć trochę taniej. Z rzeczy do ciała jeszcze mam tutaj żel pod prysznic z Bourjois, to jest Refresh Me. On był w takim zestawie z płynem micelarnym. Nie wiem, czy ten żel pod prysznic jest do kupienia w zasadzie osobno, ale jeżeli jest, no to nie polecam, dlatego że konsystencja tego żelu to jest taki jeden glut. Po prostu glut, który spływa nam na rękę. Kiedy chcemy go rozsmarować na ciało, to po prostu ten glut cały jeden spływa i spada nam po prostu z ciała, więc no trzeba trochę się po prostu namęczyć, żeby nałożyć jednak ten żel na ciało i umyć się, ale no nic specjalnego, jeżeli właśnie chodzi o konsystencję, to znam lepsze. Jeżeli chodzi o zapach, no to taki nawet fajny, taki kwiatowy, wiecie, dosyć intensywny. Całkiem przyjemny, ale tak jak mówię, chyba nie ma nawet do dostania tych żeli, ale jeżeli są, no to nie polecam nawet się fatygować. Z rzeczy do ciała jeszcze mam tutaj Liren i to jest antycelulitowa mezoterapia, remodelator sylwetki, reduktor celulitu i tkanki tłuszczowej. Aktywacja procesu spalania tkanki tłuszczowej. Ja tego produktu używałam tak na brzuch, na uda powiedzmy. Przez pewien czas regularnie, potem trochę o nim zapomniałam, potem do niego wróciłam. I tak, ja uważam, że takie produkty no nic nie zmienią. Jeżeli ćwiczymy regularnie, jeżeli chcemy po prostu poprawić stan naszej skóry, ona na pewno będzie bardziej nawilżona i powiedzmy bardziej jędrna, ale przez to, że po prostu używam regularnie jakiegoś kosmetyku i dlatego się sprawdza fajnie. Nie wiem, czy redukuje tkankę tłuszczową i celulit i w ogóle nie wiadomo co, bo tego nie zauważyłam. Ale no po prostu to jest produkt, którego po prostu możemy używać, który ma nam poprawić trochę jędrność skóry, jędrność i na pewno nawilży tę skórę, więc ona będzie lepiej wyglądała i trochę lepiej się będziemy czuły. Także tak, ona miała też taką dziwną konsystencję i taki dziwny zapach, no ale też się do niego przyzwyczaić. Na początku nie przebadałam za nim, bo niby cytrynowy, ale tak miał nutę czegoś tam takiego nie za bardzo, a potem zużyłam i nie planuję do niego wracać, dlatego że jakoś chyba no niespecjalnie wierzę w takie produkty. Chyba że latem ewentualnie, bo one są takie chłodzące, no to fajnie działają, ale nie, tak to nic specjalnego.
Płyn micelarny, to jest mój ulubiony płyn z L'Oreala, oczyszczający płyn micelarny, Ideal Soft. Rewelacyjny, mój po prostu ulubiony, jeżeli tylko jest na promocji, to ja go kupuję. I tak, co tu więcej mówić, zmywa makijaż, zmywa po prostu tusz do rzęs, zmywa wszystko. Ulubiony po prostu mój produkt do zmywania makijażu. Tu mam żel do mycia buzi, to jest Murier Cleanser MPC+, for professional use. To jest taki żel do mycia, którego ja używam rano. Rewelacja, bardzo mi się podobało, bardzo wydajny, na bardzo długo starczyła mi ta butelka. Ma pompkę, on jest taki kremowy bardziej, więc on te nie podrażniał skóry, on ją tak ładnie nawilżał, ale i oczyszczał, że zmywał mi po prostu krem i sebum, które wiecie, wydostało się w ciągu nocy. Rewelacja, naprawdę uwielbiałam używać ten produkt rano, tylko tyle, że on trochę pachnie chyba melonem albo jakimś takim owocem, ja nie przepadam się z takim zapachem, ale to taki owocowy, świeży powiedzmy zapach. Kolejna rzecz to zmywacz do paznokci Isana, ten zielony, on ma aceton, ale to jest najlepszy zmywacz dla mnie i ja po prostu używam tylko tego, jest w miarę tani, więc no, szybko zmywa lakier, uwielbiam i zawsze do niego wracam. Nie testowałam żadnych innych, bo trochę się boję, miałam jakiś taki kiedyś, pamiętam jakiś taki zwykły zmywacz, który tak strasznie pachniał, bo, znaczy śmierdział, po prostu miał tak intensywny zapach, że nie, stwierdziłam, że nie będę tego wracać. Pasta do zębów Blenda Med Pro Expert, no zużyłam. Pasta jak pasta w zasadzie. I teraz widzę, że została już mi tylko pielęgnacja, znaczy kolorówka i jeden produkt i będą to perfumy. Perfumy Marc Jacobs Daisy Dream. Bardzo lubiłam te perfumy. One są takie... To opakowanie w ogóle jest prześliczne. I jak jeszcze to były perfumy, to ono było takie niebieskie, ładne. A teraz jest już puste i jest takie... Ale przepiękne. I one są takie kobiece, ale delikatne. Takie... To jest taki bardzo przyjemny zapach, na pewno nie duszący i na pewno nie drażniący. Myślę, że nikogo po prostu ten zapach nie drażni, tylko jest taki bardzo delikatny i taki trochę letni właśnie. Jak ja go wącham, to wyobrażam sobie taką łąkę po prostu i dziewczynę w sukience biegającą po tej łące. No, bardzo ładny zapach, bardzo kobiecy, delikatny. Polecam, ale no skończyło się niestety. Opakowanie jest piękne, także... Nie ma sensu chyba zatrzymywać opakowania po perfumach, ale jest bardzo ładne. Kolorówka. Bourjois Healthy Mix w kolorze 52. Mój ulubiony, ukochany podkład po prostu, który wygląda rewelacyjnie. To jest najlepszy drogeryjny podkład chyba, jaki miałam. Znaczy na pewno z tych, co miałam, jest najlepszy, a nie wiem, czy są lepsze, bo w zasadzie chyba ja nie znalazłam lepszego, ale może wy znacie jakieś. To jest coś niesamowitego. Można go nałożyć tak delikatnie i on daje takie delikatne krycie i prawie go nie widać. Można nałożyć trochę więcej i uzyskać takie większe krycie. On przepięknie rozświetla skórę, ale daje jej tak trochę takiego matu. No wygląda przepięknie, po prostu jest najlepszy podkład i myślałam, że ja generalnie chcę zużyć moje produkty, które mam i nie wiem, zostawić sobie jeden, dwa, żeby mieć po prostu jakiś taki lżejszy i może bardziej taki kryjący. No ale kiedy ten się skończył, stwierdziłam, że nie mogę bez niego po prostu i muszę mieć go w swojej kosmetyczce właśnie w razie, gdybym chciała wyglądać po prostu na pewno dobrze i na pewno mogę zaufać jakiemuś produktowi, to jest to Healthy Mix i kupiłam sobie na zimę właśnie w kolorze jaśniejszym 51 na promocji w Rossmanie. Najlepszy produkt, naprawdę najlepszy. Aha, tutaj mam jeszcze próbkę kremu i to był krem Yoskin Yansei Anti-Age i to jest wielowymiarowa poprawa kondycji skóry Day and Night. Także no taki krem, w zasadzie nie wiem, co on miał robić. Aha, wygładzenie i optyczne maskowanie zmarszczek, zapewnienie optymalnego poziomu nawilżenia i poprawa elastyczności, łagodzenie podrażnień i poprawa kolorytu skóry. Ja tego kremu użyłam sobie na noc 2 razy, żeby właśnie tak bardzo nawilżyć skórę, żeby... Używam jakieś właśnie maseczki i chciałam właśnie dodatkowo tak bardzo nawilżyć skórę i sprawdzić właśnie, jak się zachowują takie kosmetyki. Bardzo fajny, powiem wam szczerze, że 2 razy go tylko użyłam, ale no nie wysypało mnie od niego, więc o tyle dobrze. Do tego fajnie nawilża, szybko się wchłania, nie pozostawiał żadnej tłustej warstwy, także w zasadzie nie wiem, co to jest za krem. Nie wiem, ile lat trzeba mieć, tak powinno się, wiecie, żeby zacząć go używać, bo może on jest 60+, a ja go użyłam, no nie wiem. W każdym razie, no tak, po prostu użyłam, sprawdziłam sobie tą markę, bo ja nigdy nic nie miałam właśnie z Yoskin i pomyślałam, że wypróbuję taki krem, zobaczę jak się sprawdzi. Także nie wiem, może wy używałyście coś z Yoskin, to dajcie mi znać. Kolejna rzecz to Carmex, mój ulubiony, ten jest waniliowy. To jest najlepszy produkt do ust, mimo tego, że ja za bardzo nim nie przepadam, to jednak jest to produkt, który naprawdę nawilża usta i pozostają nawilżone na długo. Ten produkt po prostu zostaje, dokładamy kolejne warstwy i no może to nie jest najlepsze, ale przynajmniej nawilża te usta na długo i... Teraz używam takiego balsamu, który po prostu używam i fajnie, a mam wrażenie, że im więcej go używam, im częściej, tym bardziej wysuszę moje usta. Także ten naprawdę jest dobry, dlatego
też mam jakieś w zapasie kolejne, ale chcę też zużyć moje inne balsamy, także tak używam na zmianę. Korektory. W końcu zużyłam korektory z Collection. Obydwa równocześnie, bo używałam je w zasadzie w tym samym czasie. To, jak one są wydajne, to naprawdę jestem pełna podziwu, dlatego że ja ten korektor już mam bardzo długo, bo nie, chyba dwójkę mi Bugi przywiozła kiedyś, jak była, no to było 2 lata temu może. I ja go cały czas miałam. Jeszcze jak się wyjmie ten stoper, który właśnie tutaj jest, to powiem wam, o, no nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie, no tutaj nie ma tego stopera i można tak sobie właśnie grzebać tutaj wszystko, po prostu dokładnie wygrzebać. I mamy tego produktu na kolejne pół roku, także wydajne to one są naprawdę. Jeżeli ktoś mówi, że są niewydajne, to nie wiem, kłamie. U mnie naprawdę były te produkty bardzo wydajne. Rewelacyjnie się spisują. Czy tak, to są korektory kryjące, to są korektory, które zastygają, więc one bardzo ładnie kryją sińce pod oczami, ale one zastygają, więc one tak trochę przesuszają jednak okolice pod oczami, co w pewnym momencie stwierdziłam, że mija się trochę z celem, jeżeli chodzi o moją pielęgnację, bo jeżeli ja chcę nawilżać te okolice i, nie wiem, zapobiegać powstawaniu jakichś zmarszczek, no to używanie takich korektorów to nie do końca sprzyja, wiecie, więc stwierdziłam, że przedstawię się na trochę takie delikatniejsze korektory, ale ten naprawdę jest rewelacyjny. Jeżeli szukacie czegoś, jeżeli wam to nie przeszkadza, że one zastygają i używacie, nie wiem, bardzo nawilżającego kremu pod oczami, no to spoko. Bo na pewno się sprawdzą, na pewno ukryją sińce i ukryją wszystko na twarzy, co macie, mam wrażenie. I utrzymują się cały dzień, także naprawdę, naprawdę super i są tanie. Tylko że dostęp do nich jest taki trochę kiepski, no ale... Ale jeżeli macie do nich dostęp, naprawdę rewelacja. Kolejna rzecz to jest ta odżywka do rzęs. Advanced Volumir i to jest Eveline. Ja używam tej odżywki nie dlatego, że wierzę, że ona nie wiadomo co robi, nie dlatego, że po prostu potrzebują moje rzęsy jakiegoś odżywienia czy coś. Po prostu dla mnie to jest taka baza. Baza, którą używam przed nałożeniem tuszu. Trzeba się nauczyć trochę z nią pracować, dlatego że jeżeli pozwolimy jej wyschnąć za bardzo, to ona zrobi nasze rzęsy bardzo sztywne, także uważajcie na to. A jeżeli po prostu zostawimy ją na chwilę i potem nakładamy tusz, bo nakładanie od razu tuszu po tym, jak nałożymy tę bazę, też mi się wydaje, że po prostu, nie wiem, zetrę ją jakoś tak, jak będę malować, więc po prostu ja chwilę odczekuję. Sprawdza się fajnie, jest tania, więc dlatego do niej wracam, ale żeby tak coś robiła, no to ja niespecjalnie zauważam. Znam lepsze bazy, których używałam i no i są lepsze, a ta jest po prostu dla mnie taką bazą, tamte są bardziej takimi odżywkami. I ostatnia rzecz, to jest wielki ulubieniec, to jest tusz L'Oreal Volio Million Lashes Feline. To jest coś po prostu niesamowitego. Jak ja go zobaczyłam, to mówię, czy ja się z nim polubię? Taki, ja wiem, ta szczoteczka taka dziwna, ja takich nie lubię za bardzo. O Jezus, no nie odkręcę go teraz, bo chyba się popsuło opakowanie. No co tu się wydarzy? O Jezus. Popsuło się opakowanie, bo ten pypeć mi tu został i wszystko jest w tuszu. No w każdym razie szczoteczka jest taka wywinięta lekko. Ona jest taka, wiecie, podkręcająca mocno. Nie wiem, jak mam to pokazać, żeby to było widać. Ona jest taka podkręcająca, ale mimo to produkt się u mnie sprawdził rewelacyjnie. Naprawdę ona bardzo fajnie podkręca rzęsy, wydłuża je, pogrubia. Po prostu nakładamy dwie warstwy i te rzęsy są po prostu sztuczne. Oko jest tak otwarte. Po prostu chyba nie miałam lepszego tuszu. Ten i Soul Couture to są najlepsze tusze z L'Oreal, jakie po prostu miałam. Uwielbiam je i na pewno do któregoś z nich wrócę, jak po prostu zużyję to, co mam. Niesamowity, polecam wam. Zresztą wiem, że dziewczyny też lubią ten tusz, bo naprawdę, naprawdę jest dobry. I ja wam polecam i to jest najlepsze chyba póki... No ten i Soul Couture z tych, które miałam właśnie z tej serii Volume Million Lashes. Jeszcze został mi jeden testowanie, także zobaczymy, ale póki co naprawdę, naprawdę bardzo miło go wspominam i na pewno kiedyś do niego wrócę, bo jest po prostu rewelacyjny. I tak, to już byłoby wszystko. Torebka jest pusta, jak widzicie. Dużo tego nie było, ale pewnie film jak zwykle wyszedł długi, także mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy używałyście którejś z tych rzeczy. Może macie do polecenia jakieś fajne szampony albo odżywki do włosów, ale ja was zawsze o to proszę, także... Może coś fajnego właśnie tym razem się znajdzie. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to dajcie kciuka w górę. I ja was zapraszam do kolejnych filmów. Pa!